Miałeś kiedyś tak, że chciałeś trochę pofarmić w Drakensangu, ale nie mogłeś znaleźć grupki? Od dzisiaj koniec z tym. Od dawna siedział mi w głowie pomysł stworzenia gildii dla widzów i nie tylko. Tak właśnie powstało Bractwo Ostatnia Gwardia. W tym filmie przedstawię wam, co trzeba zrobić, żeby dołączyć i jakie wymagania trzeba spełniać. Oglądaj do końca, żeby wszystko wiedzieć. Będzie mi bardzo miło, jak zostawisz suba i klikniesz lajka, a na IG wleciała nowa fota. Wstępne założenie jest takie, że chcę to bractwo otworzyć przez minimum okres wakacji, a potem zobaczymy, jak się rozwinie. Gildia jest nastawiona na miłe spędzenie czasu przy graniu w komputer, dlatego kultura osobista jest na pierwszym miejscu. Nie ma ustalonej drabinki wiekowej, ale osoby, które nie będą potrafiły się zachować, będą wyrzucane. Teraz trochę danych technicznych. Bractwo jest na serwerze Grimmag, przyjmujemy od setnego levelu, niezależnie od statystyk. Wyjątkiem są osoby, które kojarzę z komentarzy i wiem, że śledzą kanał długo oraz wspierający. Długo myślałem nad tym wymogiem, ale wbicie tej setki to maksymalnie kilkanaście dni grania i każdy, komu serio będzie zależeć na dołączeniu, powinien dać radę. Będziemy latać między światy, błotniaki, eventy, wszystkie te aktywności, które pozwalają na progres postaci. No i jeśli macie ten setny poziom, to teraz pokażę wam, jak do bractwa tutaj dołączyć. Robicie screena, na którym widać wasz nick, poziom oraz statystyki. Screenujecie to i wchodzicie na Discorda. Link do tego Discorda będzie w opisie. I nie jest on obowiązkowy do używania. Nie musicie siedzieć cały czas na kanale głosowym. No choć oczywiście zachęcam, tak? No bo będziemy sobie tutaj grać, gadać. No ale nie jest to obowiązek. Natomiast musicie wejść i tego screenka tutaj wysłać. Do tego zmienić sobie nick, taki jaki macie na gierce, to taki, żeby był na Discordzie. Możecie to zrobić w ten sposób. Edytuj profil serwera. No i tutaj pseudonim. I na przykład ja też sobie tutaj teraz zmienię przy was. Rafi.pl. Zapisujecie. I no ja po prostu dam wam rangę członka gildii. No i normalnie będziecie sobie mogli tutaj już używać tego Discorda. Tak samo będę do was pisał, kiedy możecie być na gierce. No i zaproszę was do bractwa. I tak jak mówię, przeglądajcie sobie te informacje. No nie jest wymagany ten kanał głosowy, żeby siedzieć. No ale oczywiście do tego zachęcam. No i tak właściwie to tyle. Będziemy sobie grać, będziemy sobie razem tutaj farmić, ulepszać te postacie. Też te statystyki są po to, żeby można było tworzyć te grupy w miarę tak, że wiecie, będzie troszkę słabszych, troszkę lepszych. No i razem będziemy jakoś ten progres robić. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły na to, jak tego Discorda można ulepszyć, albo na to, co możemy robić jako gildia, jakie fajne aktywności, to piszcie. Ja na przykład myślałem, żeby zrobić jakiś turniej, jak już troszkę pogramy sobie, to na przykład jakiś turniej. Chociażby PvP, ale może też jakieś inne. Zobaczymy, bo na pewno te pomysły można fajne wymyśleć. No i zrobić tak, żeby było ciekawie. Dobra, i z czym to się będzie jeszcze wiązało dla was, dla osób, które na przykład do gildii nie chcą dołączyć, a oglądają sobie te moje odcinki, no to na pewno będzie więcej kontentu, no bo będę siedział sobie, grał właśnie tutaj w tym bractwie. Więc tego kontentu będzie więcej i planuję takie coś, że odcinki będą normalnie w niedzielę jak zawsze i do tego w środy z tych po prostu aktywności gildyjnych. No i to chyba tyle. Nie ma też jakoś dłużej się tutaj rozgadywać, przeciągać. Nie ma tutaj jakichś też w tym naszym bractwie sztywnych zasad i tam reguł, no bo gramy for fun dla zabawy, co nie zmienia faktu, że fajnie byłoby no widzieć efekty tych naszych działań, czyli że tych osób będzie coraz więcej, każdy będzie miał coraz lepsze te statystyki. No i mam nadzieję, że miło spędzimy sobie ten czas wspólnie grając w tego Drakensanga. Dzięki, że oglądaliście. Widzimy się w tutaj już kolejnych produkcjach. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!